parę razy skorzystałem. To strasznie ciekawe, Bartek. Ty w ogóle jest fanem. A potem przeczytałem, co wychodzi w badaniach. No złapałem właśnie, się za no głowę. Właśnie, no właśnie. I to są te rzeczy, o których myśmy powinni również mówić i ostrzegać Państwa. Dlaczego jest problem z dietą bezglutenową, skoro to audycja bezglutenowa? Proszę Państwa, my nie mamy, to prawda, jeżeli ktoś z Państwa by mnie w tej chwili zapytał, no dobrze, jeżeli ja nie mam celiaki, a stosuję tę dietę, to co się dzieje? Ja nie wiem, nie mogę powiedzieć, co się dzieje do końca, dlatego że to jest za krótki okres czasu. Ta dieta to jest kilka lat w zasadzie takiej en masse, rozpowszechnienia, prawda? Czyli jeszcze jest za mało czasu, żeby powiedzieć, jak to może odbić się negatywnie, bo to nas najbardziej interesuje, czy też pozytywnie na naszym zdrowiu. Bo to, że my wiemy, co się dzieje z tą dietą u osoby chorej na celiakię, to nie ulega kwestii. To my to wiemy od naprawdę dziesiątków lat. Mamy na to dowody naukowe. No ja jestem naukowcem i ja muszę powiedzieć, że dla mnie dowód naukowy, choć one też wymagają weryfikacji okresowej, no jest jednak tym dowodem, na którym ja się mogę oprzeć. Ja mogę się na te badania powoływać, przekazując Państwu taką czy inną informację. Natomiast jeśli chodzi o działanie diety bezglutenowej na osobę zdrową, czyli z prawidłowo zachowanym układem kosunków jelitowych, no bo to o te kosunki w jelicie cienkim chodzi, ja nie potrafię powiedzieć, czy te kosunki się rozrastają, bo takich badań nie prowadzimy. Tych badań jeszcze nie ma, ale jedno jest dość symptomatyczne. My mamy badania naturalnie na zwierzętach i jak Państwo wiecie, twórca i propagator jakby takiej szeroko pojętej mody na dietę bezglutenową, amerykański lekarz, wycofał się po dość krótkim w sumie kilku latach. Wycofał się z tej diety i powiedział, że nie należy jej stosować, dlatego że ona może wywoływać zmiany. Chodzi tutaj szczególnie zmiany na tak zwanym poziomie molekularnym, które zaburzają układ odpornościowy. Oczywiście to jest krótki czas, tak jak Państwu powiedziałam, żeby powiedzieć, że na pewno ten rodzaj diety u zdrowego człowieka stosowany wywołuje zmiany, że zmniejsza się odporność. Bo pamiętajmy, nasza odporność na różne czynniki, chodzi o szczególnie infekcje wszelkie, ale nie tylko, bo również alergiczne czynniki, czyli na różne alergeny, jest ustanowiona właśnie w przewodzie pokarmowym. A więc na pewno ta funkcja przewodu pokarmowego, żeby on dobrze, prawidłowo funkcjonował, ma znaczenie nie tylko, czy przybierzemy, czy zmniejszymy ilość kilogramów, czy będziemy, prawda, mieli taki czy inny cykl naszej funkcji jelitowej, czy będziemy mieli cerę z wypryskami, czy nie i tak dalej. No. To wszystko ma fundamentalne znaczenie. I ten jeden gluten na zdrowe jelito jeszcze do końca nie jest nam znany, co może, a raczej jego brak, co może spowodować. I na tym ten problem polega. No właśnie, i czyli na jednej szali mamy brak badań, czy brak długoletnich brak jeszcze badań, długoletnich. A na drugiej stronie świadectwa osób, które mówią: po tygodniu czuję się lepiej. Po tygodniu czuję się lepiej. A lekarze mówią: my jeszcze nie wiemy. A ktoś mówi: no ale mój kolega już wie, to ja już nie będę na was czekał. Proszę Państwa, ja powiem tak, no jeżeli ktoś dobrze się czuje na diecie bezglutenowej, jeżeli no, uważa, że to faktycznie dodaje mu energii, że ustępują jakieś dolegliwości, bardzo proszę, niech tę dietę stosuje. Ale jeżeli mnie zapyta, czy to jemu szkodzi, czy nie, ja nie potrafię jeszcze tego powiedzieć. To jest jeszcze za wcześnie. Ja nie widzę uzasadnienia do stosowania diety bezglutenowej. Ale jeżeli my jesteśmy ludźmi wszystko jedzącymi, czyli możemy stosować dietę ze wszystkich produktów, jakie są dostępne na rynku, no to nie zwracamy na to uwagi. Czyli nie poświęcamy sobie, przecież sobie, czasu. No więc nie wiem, co jest lepsze.
Pytanie, ale może o tym będziemy już rozmawiać po informacjach Radia Tok FM. Pytanie brzmi, czy wszyscy tak podchodzą ostrożnie do kwestii jak pani profesor, a szczególnie jeżeli chodzi o lekarzy. Pani Iwona pisze, że jej 17-letni syn na pierwszej wizycie u gastrologa, jak się potem okazało, był po prostu trochę zestresowany rozpoczęciem roku szkolnego. Na pierwszej wizycie u gastrologa w jednej z lepszych klinik w Szczecinie dostał kategoryczne zalecenie diety bezglutenowej. Do tego wątku i do tego, jak lekarze podchodzą do diety bezglutenowej, powrócimy po informacjach Radia Tok FM. Pani profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest Państwa i moim gościem. Informacje o 10.40. Wracamy po informacjach. Dopiero kiedy Kreml wykona kolejne. Ale i tak, największą wadą wszystkich tych propozycji jest to, że to dopiero projekty, a nie... Ustawa zakazuje także m.in. ingerencji genetycznych i zakłada stosowanie in vitro po co najmniej rocznym leczeniu niepłodności. Ostrzał był tak silny, że żołnierze zablokowali drogę do Debalcewa aż na 30... W tygodniu rzeczywiście przeglądamy się tej sprawie i powiem szczerze, nie mogę wyjść z podziwu, jak pewien rodzaj... Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku o 17.00. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. Reklama. Super okazje w Play, tylko do 12 września. HTC Desire 530 za złotówkę na start w formule już za 50 miesięcznie. I najnowszy HTC One M9 za złotówkę na start w formule już za 95 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Play. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Zamieszkaj w nowym, ekskluzywnym miasteczku Dogville. Dogville to miasteczko bez problemów. Zamów wizytę w naszym domu pokazowym i poczuj się jak u siebie już dziś. Dogville to spokój, doskonała lokalizacja i systemy bezpieczeństwa, które sprawią, że nie dostanie się tu nikt obcy. Wybierz Dogville. To miasteczko nigdy nie zejdzie na psy. Dogville. Spektakl na podstawie tekstu Larsa von Triera. Już od 24 września w Teatrze Syrena. Nowy plecak, piórnik, kolorowe zeszyty i farby. Szykujecie już wyprawkę szkolną dla dziecka? Dzieci w obozach dla uchodźców chciałyby pójść do swojej szkoły, ale zniszczyły ją bomby. Polska Misja Medyczna wspiera matki i dzieci, które bez naszej pomocy będą jeszcze bardziej bezbronne. Wejdź na stronę pmm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc dzieciom i mamom w obozach dla uchodźców. W ramach Instytutu Zdrowych Nóg zapytaliśmy o przewlekłą niewydolność żylną. Stosowałam różne leki, ale problem się nasila. Na moje żylaki i ból nóg prawie nic nie pomaga. Dlatego stworzyliśmy Dovenox, silny lek, który zmniejsza nadmierną lepkość krwi i działa przeciwzakrzepowo. Wybierz silny Dovenox lub najsilniejszy Dovenox Forte. Teraz bez recepty. Dovenox 250 i Dovenox Forte 500 mg kalcium do besilate. Tabletki powlekane. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki preparatu PPF Haskolek SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Minęła 10.40. Anna Draganek. Dzień dobry. Premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, szefowie kilku resortów oraz prezesi największych polskich spółek będą gośćmi ruszającego dziś 26. Forum Ekonomicznego w Krynicy. W sumie w trwającym 3 dni wydarzeniu weźmie udział ponad 3000 osób z około 50 krajów. W trakcie forum uczestnicy wymienią poglądy na temat oceny aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie. Dojdzie tam do spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Rozmowy wpiszą się w przygotowania do nieformalnego unijnego szczytu w Bratysławie, który będzie poświęcony przeszłości wspólnoty w obliczu Brexitu.
Ukraina nie wprowadzi zmian w konstytucji w części dotyczącej Donbasu, dopóki nie zostaną zrealizowane zapisy mińskich porozumień na rzecz uregulowania konfliktu w tym regionie, oświadczył dziś Petro Poroszenko. Prezydent Ukrainy ocenił, że stopień zagrożenia ze strony Rosji jest bardzo wysoki. Poinformował, że rosyjskie siły w zajętym przez separatystów Donbasie liczą ponad 38 tysięcy ludzi. Mają ponad 600 czołgów, ponad 1200 wozów bojowych oraz około 300 wyrzutni rakietowych. Zwracając się do parlamentu z dorocznym przesłaniem na temat polityki wewnętrznej i zagranicznej, Poroszenko powtórzył, że celem polityki Kijowa jest uzyskanie członkostwa w NATO. Potężny huragan Newton zbliża się do zachodnich wybrzeży Meksyku, informuje amerykańskie Centrum do Spraw Huraganów w Miami. Zgodnie z ostrzeżeniami huragan może spowodować lokalne nagłe powodzie. Rząd Meksyku wydał już ostrzeżenie przed huraganem dla zachodniego wybrzeża Półwyspu. Kolejne informacje to FM o 11. Pogoda. Dziś już tylko na południu i południowym wschodzie Polski będzie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz. W pozostałych regionach będzie słonecznie i sucho. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Zakopanem przez 21 we Wrocławiu i Toruniu, 22 w Poznaniu i Szczecinie, do 23 stopni w Warszawie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Zdrowym jedzeniu mówimy. Zdrowe jedzenie. Strach. Strachu żyjemy, strach padł na narody. Cezary Łasiczka, program OFF, Czarek. Podejrzenia, nieufność. Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest Państwa i moim gościem. Dwa interesujące maile, które chyba się nawet ze sobą trochę łączą. Pani Alicja pisze, że jako osoba chora na celiakię chciałaby zaprotestować przeciwko dezawuowaniu bezglutenowych restauracji, liczby półek w sklepach z żywnością dedykowaną dla chorych. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej od lat walczy o dostępność odpowiednio oznakowanych produktów i restauracji, lokali, sklepów itd. itd. Nie, ja tego, broń Bóg, nie dezawuuję. Chyba mnie pani źle zrozumiała. Jestem za tym, żeby pacjenci, którzy faktycznie wymagają tej diety, pacjenci z celiakią mieli dostęp do tych produktów, żeby im życie ułatwiać. Absolutnie tak. Jestem za tym, żeby takie restauracje powstawały, czy też, żeby takie produkty, czy takie dania w restauracjach nawet ogólnodostępnych były. Jak najbardziej uważam, że państwu się to należy. Zresztą zawsze współpracowałam z Towarzystwem Pacjentów Chorych na Celiakię. Zawsze wspierałam te działania i dalej to robię. Natomiast mówię, ja powiedziałam o tych restauracjach tylko pod tym kątem, że one nie są generalnie z myślą o pacjentach tylko tworzone. Bo to jak ten mail, który przyszedł wcześniej, tak, że przychodzi matka z synem, no który po prostu jest trochę zestresowany i żołądek reaguje na stres. A lekarz w dobrej klinice mówi, to proszę syna natychmiast na dietę bezglutenową. No to jest nieporozumienie. To jest nieporozumienie. Dlatego, że my oczywiście na stres możemy bardzo różnie reagować. Młodzi ludzie najczęściej orkiestrą w brzuchu, którą szczególnie na egzaminach, proszę mi wierzyć, wśród moich studentów ja to też słyszę, czy też no, taką reakcją, która jest reakcją no, celiakiopodobną, prawda? No, jednego z głównych objawów tej choroby. Nie, proszę Państwa, ja, broń Bóg, jestem za tym, że wszystkim naszym pacjentom z różnymi schorzeniami, wymagającymi różnych diet, bo to jest ta sama sytuacja, no ta przysłowiowa fenyloketonuria, prawda? Gdzie muszą być oznakowane, musi być oznakowanie na żywności, jeśli są zawarte substancje, które dla tej grupy pacjentów są niewskazane. To jest obligatoryjny obowiązek producenta, żeby taką informację pacjentom dawał. Ja w tej chwili, będąc zresztą na wakacjach poza granicami Polski, zauważyłam w kartach menu,
wielu, i to chyba już się zaczyna również i w naszym kraju, że w wielu restauracjach w karcie menu są oznakowania alergenów pokarmowych, że załóżmy dane danie, choć nie jest napisane, że jest z orzechami, może zawierać jakąś miazgę orzechową, że dane danie może mieć laktozę i tak dalej. I jest cała lista oznakowań z taką tabelką, prawda, wyjaśniającą te oznakowania, to kolorami jest oznaczone, żeby pacjent wiedział, że załóżmy z tego dania powinien zrezygnować czy nie. I to jest frontem do pacjenta. Mnie urzekła taka sytuacja, kiedyś byłem w Londynie i szedłem do sklepu sushi, tak, tak. Że można było na miejscu zjeść albo sobie wynieść takie zestawy. No i te zestawy sushi, dla tych, którzy nie wiedzą, to przypominam, to jest w większości przypadków surowa ryba z ryżem. A ryba to wielki alergen. Były na tych paczkach sushi, zresztą przezroczystych, były takie wielkie nalepki. Uwaga, może zawierać surową rybę. No więc właśnie, proszę Państwa, to jest bardzo ważne. My musimy sobie, ja pamiętam taki przypadek pacjentki też, gdzie no, naprawdę miała napady astmy na skutek no, kontaktu z rybą. Ale do tego stopnia to była tak wrażliwa osoba, że jeżeli przechodziła koło sklepu rybnego, to niestety mogła mieć napad astmy. Więc oczywiście dla niej świadomość, że ta ryba jest w sushi, no to myślę, że ta osoba wiedziała, ale naprawdę to trzeba powtarzać i nie wstydźmy się tego, że czasami wołowymi literami piszemy oczywistości, bo lepiej je napisać, lepiej je napisać, niekiedy niektórzy się uśmieją z tego powodu, niż ktoś, kto nieświadomie by to ja miał. Ja przyjąłem zjeść. Za zrozumienie, panie otóż, profesor. No więc właśnie. Pan Kuba pyta o dietę paleo, mówi, że kolega mówi, że działa. Ja ze swojej strony powiem, że mój pra dziadek mówi, że też działa. No właśnie. Proszę Państwa, no paleo dieta, no taka moda, no właśnie to będzie na inną, prawda, rozmowę, no. Chyba, że bo właściwie już Pani, żeśmy tę rozmowę odbyli, to taka moda, no. No taka moda, no. Taka moda. Co to znaczy paleo? Proszę Państwa, no to jest taki powrót do korzeni, prawda? No bo to o to chodzi. Jeżeli żeby ktoś jak chce najmniej mieć 1,50 m, to proszę wrócić do diety paleo, bo mniej więcej tyle mieliśmy wzrostu w czasach paleo, myślę. No więc właśnie. No przecież chodzi o co? No tak na dobrą sprawę. My nie wiemy, czym oni się odżywiali. Nie wiemy. No, paleo. Przecież co ciekawe, w tych... Gdyby nie jedli steków, to byłbym zdziwiony. No właśnie. Są takie pyszne. Takie pyszne. Jak jest, ale, nie wiem, co ale się... jeżeli ziarna były znajdowane, przecież ta kobieta, która została odkopana na Syberii, no nie chcę tutaj strzelać, Państwo pewno lepiej wiedzą ode mnie, ile milionów lat temu. Po pierwsze, miała rozpoznane choroby, które są nam znane, jak również miała koło siebie ziarna. Czyli, proszę Państwa, to nie my jesteśmy twórcami, no tak do końca. To jest cała ewolucja, która dała nam możliwości takie czy inne. Co myśmy z tą ewolucją, prawda, dostępu do żywności zrobili? No myśmy zaczęli też wkładać w to nasze odkrycia, czyli przemysł spożywczy. Przemysł spożywczy. A to jest końcówka XIX wieku. Czy to jest dużo w stosunku do tego, co pan mówi, paleo? No nie dużo. Czy przez 10-12 tysięcy lat wcinamy te ziarna, no bo rozumiem, że tak chętniej, czy też więcej jemy, od kiedy gdzieś tam rolnictwo się... Oczywiście. Natomiast przetworzoną żywność, no to jemy ile? 100 lat? 150 lat? To jest około 150 lat. To jest naprawdę nie tak dużo. I w związku z tym my musimy sobie, ale my ciągle chcemy coś nowego przetwarzać. My mamy produkty na naszym rynku również, które są produktami no, stricte laboratoryjnymi. Ja jeżeli słyszę, prawda, no różne reklamy, to jest przekleństwo, no niestety przekleństwo używania różnych określeń w reklamach, prawda, że
to już taka przysłowiowa, no ja nie zapomnę, taka jedna z pierwszych reklam, państwo też to pamiętają, jeśli pan redaktor pozwoli, to ja ją zacytuję trochę, mianowicie: jeżeli kochasz swoje dziecko, a twoje dziecko kocha słodycze, to dawaj mu cukierki, tutaj jest nazwa cukierków, to chodziło o takie cukierki, tam no mniejsza o tą nazwę, które mają witaminę C. No mój Boże, no nic głupszego, co mogło być. To jest reklama z początku lat 90. Ona zresztą potem chodziła, te cukierki na rynku są. Ale proszę państwa, no wmawianie ludziom, że cukierek jest źródłem witaminy C, to jest porażające. Porażające. A potem my, którzy zajmujemy się państwa sposobem jedzenia, dietami, modelami żywienia, musimy to odkręcać. No jak dziecku odkręcić, kiedy ono jest no, przyzwyczajone albo choinka, tą reklamą, że prawda, Mikołaj, cukierek dostarcza witaminy C. Matka no Loska, i ono nie prawda? Zamieni cukierka prezenty, na owoce. Imieniny, urodziny, no, jak to odkręcić? To są suplementy diety. Prawda, no otóż to. I to są żart dla tych, którzy no nie poczuli. Oczywiście, proszę państwa, tak, my tutaj na szczęście możemy żartować. I to jest naprawdę no, rzecz, która jest bardzo trudna potem do odwrócenia. Żywność wysoko przetworzona. To jest wielki problem. Ja teraz zajmuję się zagadnieniami tłuszczu. Wróciłam znowu jakby. No, tłuszczami zajmuję się od naprawdę wielu lat. I w naszym żywieniu i wpływie tych tłuszczów na nasze zdrowie, na różne zmiany. I powiem taką rzecz bardzo interesującą. Byłam zaangażowana lat temu, chyba to było 20, w taką wojnę margarynowo-maślaną. No i jednak teraz no, zaczynamy na całym świecie weryfikować nasze poglądy. Weryfikować, że nie wszystko. Myśmy popełniali pewne błędy. To nie znaczy, że dokonywaliśmy nieprawidłowych badań. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, bo jeszcze technologie badawcze nie były tak zaawansowane, jak już są obecnie, że my nie możemy mówić na przykład, że kwasy nasycone są tylko i wyłącznie złe. Nie, bo my musimy zacząć badać po pierwsze rodzaje tych kwasów, ich ilości i wpływ na poszczególne zmiany, które mogą powodować w naszym organizmie. Nie wszystko naraz, prawda? I to jest bardzo istotne, że my, nasza wiedza, nasze możliwości badawcze ciągle się poszerzają i przez to zmieniają się nasze też przekazy, poglądy. Państwo czasami macie do nas naukowców pretensje, no jak to 20-30 lat temu mówiliście to, a teraz mówicie co innego. Tak, bo nauka to jest taka bardzo dynamiczna dziedzina to naszego... To tak rzadziej zmieniacie poglądy niż politycy. Na szczęście. Ale my te poglądy zmieniamy dzięki temu, że te technologie są coraz bardziej doskonałe i one na pewno będą przestarzałe za lat kilka. A jak to się zmienia, to państwo wiecie, czy to po komputerach, czy po własnych telefonach, prawda? Telefon komórkowy, no ile lat z nami jest? No, 20 lat. No może nawet mniej. I w związku z tym, no około 20 lat, to tak nazwijmy. Ale ja pamiętam pierwszy telefon komórkowy, który ważył kilka kilo i nosiło się w ręku, prawda? Taką walizeczkę. A teraz, no to są im cieńsze, bliższe kartki. Teraz no, wracamy, znowu ważą kilka kilo. No właśnie, teraz znowu wracamy. Mają maszynę do prania. No, prawie że. No niedługo będą lodówki jeszcze. Ja nie zapomnę, tak pan powiedział, maszynę do prania. Pamiętam, proszę państwa, ponad 20 lat temu wielkie halo w Stanach Zjednoczonych, gdzie jedna z firm wielkich produkujących samochody wypuściła samochód z podgrzewaczem, takim na miejsce na kubki, no znane nam w samochodach, ale tam był podgrzewacz, a zamiast skrytki była mikrofala. No i to był nowy samochód, prawda? I Amerykanie byli zachwyceni. Ja mogę jechać, no oni faktem może dojeżdżają do pracy więcej niż my 10 minut. To trwa z reguły około godziny. W związku z czym, no prawda, można z mikrofali w samochodzie skorzystać. I to było wielkie halo. Nie wiem, czy to się przyjęło, czy nie przyjęło. Patrząc na Amerykanów, no to widzimy, że różne rzeczy tam się przyjęły, bo wcale im nie maleje masa ciała, tylko przyjęło.
ciasta. Zamiast kuchenki mikrofalowej jest po prostu więcej fast foodowych sztampów. No, można zawsze ciepłe mieć, odbierając. Tak, tylko i wyłącznie. No, kiedy tam jesteś u lekarza? Bardzo pani dziękuję. Pani profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, zaukat farmacji klinicznej i opieki farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Proszę pisać, szanowni państwo, ze swoimi uwagami, komentarzami, pytaniami i jakimiś kwestiami, których jeszcze nie było, to ja postaram się poprosić panią profesor w przyszłości, żeby jeszcze odwiedziła bezglutenowy program i proszę o także inne tematy. Bezglutenowy może już niekoniecznie. Dziękuję. Informacje o godzinie 11. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Poradnik TOK FM. Krzysztof Woźniak, dzień dobry. Dziś o wspomnianej wczoraj pierwszej pomocy. Resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli uciskanie klatki piersiowej do oddechy ratownicze, wykonujemy u osoby, u której stwierdzimy brak oddechu. Ale zaczniemy od początku. Jeśli widzimy osobę, która leży na drodze albo znajduje się w samochodzie i potrzebuje pomocy, to przede wszystkim, dbając o własne bezpieczeństwo, musimy do niej podejść. Jeśli nie reaguje na nasze pytania, co się stało, proszę otworzyć oczy i dać delikatne potrząśnięcie ramienia, to znaczy, że jest nieprzytomna. To on powiedział, że matka mu zmarła, ojciec zmarł i oni chcieli od niego 47 tysięcy. Upoważniamy drogi oddechowe poszkodowanego. Kładziemy go na plecach. Jedną dłoń kładziemy na czole poszkodowanego, a dwa palce drugiej dłoni na brodzie. Dłonią na czole odchylamy głowę do tyłu, jednocześnie trzymając dwa palce drugiej dłoni na żuchwie, podnosząc ją, tak żeby droga była najwyższym punktem twarzy. Następnie sprawdzamy, czy poszkodowany oddycha. Cały czas utrzymując drożność dróg oddechowych, zbliżamy ucho do ust poszkodowanego, tak żeby patrzeć również na jego klatkę piersiową. W ten sposób sprawdzimy oddech trzema zmysłami: słuchem, wzrokiem i czuciem oddechu na policzku. Jeśli osoba oddycha, pozostawiamy ją w pozycji zastanej, utrzymując drożność dróg oddechowych, chyba że zagraża to jej bezpieczeństwo. Oczywiście wzywamy pomoc, przypominam numery alarmowe 112 albo 999. Jeśli stwierdzimy brak oddechu, to po telefonie po pomoc musimy zacząć uciskać klatkę piersiową poszkodowanego. Ale o tym jutro. A tam bardzo fajne, są 17, ja tam mam blisko z Bogu, tylko że dla mnie to jest ciut za wcześnie, bo ciągle jest na 17. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Ty wygrałeś partię polityczną, coś na co nigdy nie miałem ochoty, ale jeśli nam się nie podoba, to sporo w tym naszej winy, bo gdybyśmy się bardziej postarali, to te partie działałyby lepiej, bo każdy widzi świat inaczej. Poranek Radia TOK FM. W środę od 7 do 9. Piotr Kraśko, zapraszam. No dobrze. Reklama. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swoją życiu. Słuchaj, jakie tu skandale, że ta Jadwiga Grabowska tutaj u tej gryzi. Pamiętaj, że jest to Valerie Max. Na zdenerwowanie weź Valerie Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerie. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerie Max, maksymalna dawka spokoju. Ona ciebie wykończy. Już ukradła kapelu z tej gryźki, bo ona tam dwa tygodnie w szpitalu. Widać, kraj potem wywiązą na rekonwalescencję. Już tu może nie przyjechać, bo już mówi, że to już ta nażywca jej mieszkanie okrada, mówi, takiej złodziejki, to jeszcze nie było na świecie, jak Jadwiga Grabowska. Uspokój się, może ty sobie jakiś kapelusz. Dołącz do liderów cyfrowej transformacji. I to takie mieszkanie, że to jakieś tam 15 tysięcy zapłaci. No to za zgodą można przejąć, ale by tak chciała tej Olce. Oj, wiesz, ale to trzeba mieć też kupa pieniędzy. Zapraszam na projekt edukacyjny Kino na temat. Kino na temat to wybitne filmy, dzięki którym będziesz bliżej aktualnych problemów i ważnych wydarzeń. No i na razie tak na mostę tam mieszka i tam, a tutaj, tam, a tutaj. I wojna jest Godzilla kontra Fedora.
Także to są straszne. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne, jak upławy, pieczenie, swędzenie. No. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone. A szybka reakcja pozwala zapobiec rozwoju zakażenia. Mam dla ciebie też karty nowe, tam na Elhoff komentarze tego, to ci może jutro czy pojutrze, tak jak się umawiałyśmy. No, tego. Czyli przy każdej infekcji warto się leczyć po Iladianet Plus. Tak, wszystko jest okej, bezproblematycznie. Jakoś jest całkiem dobrze. A jakiś to ten Jaśko powiedział, że mu ten sąd darował. Ja mówię, ale jak takie ciemne ludzie są, że od dziecka mieszka w domu i on bezumownie mieszka na śmierci. Wtorek 6 września minęła 11. No dobra, ja tutaj też od urodzenia mieszkam. No na razie. No. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Sędziowie, którym prezydent odmówił nominacji, zwrócili się do niego o zmianę decyzji. Wicepremier Morawiecki widzi Polskę w roli mediatora między Londynem a Unią. Platforma domaga się delegalizacji ONR-u. 5 sędziów, którym prezydent odmówił nominacji, nie pozostawi tego bez odpowiedzi. Wezwali oni Andrzeja Dudę do usunięcia naruszenia prawa, a to pierwszy krok przed pójściem do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność. Tylko w TOK FM. Nasza reporterka Anna Gmitarek-Zawłocka dostała właśnie w tej sprawie odpowiedź z kancelarii prezydenta. Kancelaria odpowiedziała mi po 2 tygodniach, potwierdzając, że 5 z 10 sędziów, którym prezydent bez uzasadnienia odmówił nominacji, wezwało do usunięcia naruszenia prawa. Czyli wszystko wskazuje na to, że sędziowie ci pójdą ze swoją sprawą do sądu. Wiem, że poprosili o wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich, a chodzi o to, by przyłączył się do ich sprawy w charakterze strony. Formalnie decyzji Rzecznika jeszcze nie ma, choć była deklaracja, że Rzecznik rzeczywiście się przyłączy. Przypomnę, że w czerwcu prezydent odmówił nominacji 10 sędziom, a chodziło m.in. o osoby, których decyzje wzbudzały poruszenie na forach w internecie. Jeden sędzia był na przykład krytykowany za to, że odrzucił skargę na komornika. Inny orzekał w sprawie wytoczonej Januszowi Palikotowi przez Jarosława Kaczyńskiego. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Polska chce pełnić funkcję mediatora. W negocjacjach między Londynem a Brukselą w sprawie Brexitu, stwierdził Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikiem Guardian. Wicepremier przekonuje, że Polska jako największa unijna gospodarka spoza strefy euro może pomóc Wielkiej Brytanii przejść przez proces wychodzenia ze wspólnoty i sprawić, by proces ten był jak najmniej bolesny zarówno dla Londynu, jak i państw członkowskich. Morawiecki zastrzegł jednak, że brytyjski rząd musi pójść na ustępstwa w sprawie ograniczenia wolnego przepływu osób. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się dziś w Krynicy. Przywódcy Węgier, Słowacji, Czech i Polski mają pracować nad wspólnym stanowiskiem przed nieformalnym szczytem unijnym w Bratysławie. Magda Paciorek. Na nieformalnym unijnym szczycie ma być mowa przede wszystkim o przyszłości Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii. I o tym też mają rozmawiać dziś liderzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Według wiceszefa polskiego MSZ-u Konrada Szymańskiego wszystkie 4 kraje tworzą obóz, który chce zmian i reform całej wspólnoty. Jakich konkretnie, tego na razie nie wiadomo. Szymański mówi o zmianach politycznych dotyczących zasad funkcjonowania unijnych instytucji. Ale jak sam dodaje, do tego potrzebne byłyby zmiany traktatowe, a to na razie mało realne. Wiadomo, że Brexit będzie też tematem rozmów prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i premiera Węgier Viktora Orbana, którzy także dziś spotkają się w Krynicy. Magda Paciorek, TOK FM. Politycy Platformy chcą delegalizacji obozu narodowo-radykalnego. Ich zdaniem ONR odwołuje się do ideologii faszystowskiej i antysemickiej, a rządzący PiS staje się tego nie tylko nie zauważać, ale wręcz tolerować. Wniosek o delegalizację obozu trafił już do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego oraz do prezydenta Częstochowy. Tam bowiem ONR ma swoją siedzibę. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, rozmawiałaś z politykami Platformy. Jakie argumenty przedstawiają? Przypominają i pogrzeb żołnierzy wyklętych w Gdańsku, podczas którego działacze obozu narodowo-radykalnego obrażali członków KOD-u, i spalenie portretu profesora Zygmunta Baumana we Wrocławiu, czy wreszcie liczne marsze pełne haseł wymierzonych, jak mówi mi poseł Sławomir Nitras, w szeroko rozumianych obcych. Jest to organizacja, która niewątpliwie odwołując się do ideologii nacjonalistycznej i faszystowskiej, wprowadza przemoc nie tylko do życia publicznego, ale na polskie ulice. We wniosku, który właśnie teraz jest składany w Ministerstwie Sprawiedliwości, czytamy, że stosowanie przemocy w celu propagowania zbrodniczej ideologii faszyzmu stanowi faktycznie jeden z najważniejszych celów ONR-u. PO wylicza też, które przepisy kodeksu karnego zostały przez organizacje naruszone. Adresatami wniosku są Zbigniew Ziobro i prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, mówi posłanka PO Agnieszka Pomaska. To te dwie osoby mogą podjąć działania w tej sprawie i skierować wniosek do sądu o rozwiązanie ONR. W 2012 roku delegalizacji ONR-u chciało SLD. Ówczesny minister sprawiedliwości z PO Jarosław Gowin nie znalazł ku temu podstaw. O czym z Sejmu mówiła Karolina Lewicka.
Nie będzie zmian w konstytucji, w części dotyczącej Donbasu, dopóki, jak zapowiada prezydent Ukrainy, w regionie tym nie zapanuje spokój, nie zostaną wdrożone tak zwane porozumienia z Mińska. Petro Poroszenko mówił o tym, zwracając się do deputowanych i przypominając im, że to oni zdecydują, czy w republikach zajętych przez separatystów odbędą się lokalne wybory, czy nie, czy też dojdzie tam do innych strategicznych zmian. W dorocznym wystąpieniu na temat polityki wewnętrznej i zagranicznej prezydent podkreślał, że Ukrainie udało się przekonać Zachód, iż bez zapewnienia bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy nie da się tam politycznie uregulować sytuacji. Najpierw potrzebne jest stałe zawieszenie ognia i wycofanie stamtąd rosyjskich sił. Poroszenko twierdzi, że Moskwa wciąż ma w Donbasie ponad 38 tysięcy ludzi, ponad 600 czołgów, ponad 1200 wozów bojowych, a także systemy artyleryjskie oraz wyrzutnie rakietowe. Zdaniem prezydenta Ukrainy ryzyko ataku ze strony Rosji jest bardzo wysokie. Za chwilę jeszcze prognoza pogoda. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.20. Pogoda. Nieco deszczu dziś w południowo-wschodniej Polsce, w pozostałych regionach pogodnie. Na termometrach w Zakopanem 16 stopni, w Trójmieście, Katowicach, Krakowie 19, w Białymstoku, Kielcach 21, w Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie i Łodzi 22, a w Warszawie 23 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Planujesz wydatki? Zrób to prosto. Z Eurobankiem. Krok pierwszy. Zaplanuj większy wydatek, na przykład wakacje, i weź wypożyczkę w Eurobanku. Krok drugi. W razie dodatkowych wydatków, na przykład szkolnej wyprawki, weź urlop od raty swojej wypożyczki. Krok trzeci. Odpoczywaj od raty i nie płać za to ani złotówki więcej. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Reklama. Owczarek. Cezary Łasiczko, program OFF. Czarek, studio, pani profesor Marta Leśniakowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Czasami słyszę takie głosy przyjezdnych do Warszawy. Jakie to piękne miasto, pomimo że wojna je tak zrujnowała i zniszczyła, to tyle wspaniałych budynków przetrwało albo zostało odbudowanych, odrestaurowanych. No i takie piękne miasto, można przejść na stare miasto, zobaczyć na te stare kamieniczki, na ten zamek królewski, do którego nie jeden król przyjeżdżał, albo jeszcze w inne piękne miejsca zobaczyć jakieś stare wille, pałace, pałacyki, to tak cudownie. I po prostu człowiek słyszy takie rzeczy i mówi, Boże, przecież tych ludzi się powinno wysłać z jakichś obozów reedukacji. Czy oni naprawdę nie widzą, jakim brzydkim miastem jest Warszawa, jak źle skonstruowanym, jak ktoś to chyba nazwał takim Franken City, czyli takie miasto, potwór Frankensteina. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Warszawie, szanowni państwo, ale to nie znaczy, że jeżeli państwo mieszkają gdzieś indziej, że teraz powinniście zmienić program. Bo to, mam nadzieję, może być ostrzeżeniem dla każdego miasta, miasteczka, wsi, jak nie prowadzić polityki szeroko bardzo, bo to na różnych polach taką politykę się prowadzi. Jak nie prowadzić polityki, jak uniknąć losu Warszawy, jak sprawić, żeby miasta były estetyczne, jak sprawić, żeby nie były takimi potworami jak Warszawa? No właśnie, dotyka pan zupełnie kluczowego problemu dotyczącego no, przede wszystkim Warszawy, bo ona jest tutaj bardzo dobrym poligonem do analizowania kwestii, w jaki sposób kształtuje się przestrzeń miasta jako przestrzeń kulturową i jako pewien określony tekst, który ma no, dość skomplikowane różne zakotwiczenia i kulturowe, i polityczne, i estetyczne. No, w bardzo szerokim polu można byłoby to analizować. Warszawa rzeczywiście jest miastem, mówiąc brutalnie, brzydkim. Ponieważ no, tak się układały jej losy, a zwłaszcza to, co wydarzyło się po 1944 i 1945 roku, kiedy pozostałości tego, co ukształtowało to miasto od początku właściwie wieku XX, jeżeli przyjrzymy się historii Warszawy nowoczesnej,
to w ciągu XX wieku widać takie bardzo wyraźne, ja to swego czasu opisywałam szczegółowo, takie cztery Warszawy. Pierwsza to jest jeszcze miasto zaborców, ukształtowane przez Rosjan, którzy po prostu w okresie zaboru traktowali to miasto jako prowincjonalne miasto garnizonowe, spięte zresztą bardzo silnie fortyfikacjami, w związku z tym rozwój tego miasta był w bardzo poważnym stopniu ograniczony, jeżeli w ogóle możliwy. Po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, nastąpiła taka kolejna, druga odsłona historii nowoczesnej Warszawy, kiedy w ciągu zaledwie 20 lat zaczęto w sposób niezwykle intensywny przekształcać to prowincjonalne miasto pozaborowe w nowoczesną metropolię demokratycznego państwa, które miało na celu wykonanie takiej bardzo gruntownej pracy politycznej, ideologicznej, polegającej na tym, że Warszawa na nowo ukształtowana czy przekształcona miała być miastem udowadniającym swoje miejsce w kulturze zachodniej, europejskiej. Ten rozwój Warszawy w ciągu 20 lat był wyjątkowo interesujący. Wtedy powstała właściwie cała seria wspaniałych obiektów, które były zarówno obiektami odnoszącymi się, czy adresowanymi, czy budowanymi na zlecenie władz państwowych, samorządowych, lokalnych, i budowały taką właśnie warstwę wizualną świadczącą o tej nowoczesności. Ale obok tego powstawały takie fantastyczne zjawiska jak nowoczesne osiedla, które przeszczepiały na polski grunt bardzo nowatorskie rozwiązania społeczno-architektoniczne typu WSM na przykład. Powstawały nowoczesne dzielnice willowe i wielkomiejskie, takie jak Żoliborz, jak Mokotów, jak Saska Kępa, która ma zresztą bardzo ciekawą historię związaną z planowanymi wielkimi obchodami, wielką wystawą światową, która miała być zorganizowana na terenach, na których później po wojnie powstał Stadion Dziesięciolecia, a dzisiaj stoi to, co stoi, czyli Stadion Narodowy. Tam miały być wielkie tereny. Koszmarny koszyk. No właśnie. I ta Warszawa wytworzyła także na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej jedną z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie szkół architektonicznych, tak zwana Warszawska Szkoła Architektury, jak ją dzisiaj nazywamy, która wydała kwiat polskich architektów, nowoczesnych modernistów, którzy mieli bardzo rozległe kontakty międzynarodowe, przede wszystkim z środowiskiem CIAM-u, czyli z Kongresem Architektów Modernistycznych, którzy się skupiali wokół Le Corbusiera, i drugim ośrodkiem, choć tutaj w mniejszym stopniu, czyli z Bauhausem i Walterem Gropiusem, który wprowadzał swoje projekty, programy nowoczesnej architektury wychylonej do nowego człowieka. Ślady tej kultury architektonicznej, modernistycznej, jeszcze w Warszawie cudem się uratowały po wydarzeniach wojennych i po tym, co stało się potem. Ponieważ trzecią Warszawą jest właśnie Warszawa okupacyjna, w której zostały dokonane te traumatyczne zniszczenia, które zniosły z powierzchni ziemi przede wszystkim Śródmieście. Miasto, które było kształtowane w dwudziestoleciu City, na wzór wielkich metropolii zachodnich, zostało po prostu unicestwione. W tym miejscu zostały ruiny, które po 1945 roku nowy reżim, który się tutaj instalował, bardzo intensywnie rozbierał, rozbierając również całe kwartały zachowanych budynków i XIX i XX-wiecznych, po to, żeby wprowadzić w to miejsce nową rzeczywistość przestrzenno-architektoniczno-ideologiczną. Nowy tekst. Chodziło o wytworzenie tak zwanej Warszawy socjalistycznej, nowe miasto socjalistyczne, które miało być stolicą nowego
ustroju nowego państwa i miało kształtować w sposób modelowy i programowy nowego człowieka. Wszystko to wydarzało się w Warszawie dlatego, że zrealizowane zostało marzenie modernistów, które oni wyrażali od początku XX wieku. Marzeniem architekta i urbanisty modernistycznego była tabula rasa, pusta kartka, żeby nic nie zakłócało możliwości urbanistyczno-architektonicznych architektowi, który jako nowy demiurg, twórca, będzie stwarzał nowy świat, jak Bóg nowych czasów, Bóg nowego społeczeństwa będzie kreował przestrzeń, w której będzie kształtowana odpowiednia postawa nowego człowieka. No, ale nowa myśl... Tym się różni od starej, że jest nowa, mm-hmm. czyli że jakby nie ma tego zakorzenienia, więc jak tu wydaje się, że... No właśnie, tu jest jak zrobić, żeby było nowe, ale jednocześnie zakorzenione, żeby miało związek z przeszłością. Tutaj mamy ten trudny problem do rozgryzienia, który wcale wbrew pozorom nie jest taki skomplikowany. Otóż budując tą nową rzeczywistość, ten nowy tekst architektoniczno-ideologiczny, jakim była Warszawa socjalistyczna, oczywiście nowa władza, nowy reżim musiał się odnosić do różnych emocji i do różnych afektów po to, żeby znaleźć posłuch i poparcie w społeczeństwie. To były te słynne hasła, cały naród buduje swoją stolicę, pojawia się bardzo intensywnie lansowane pojęcie narodu, pojęcie świeżej daty, ponieważ to jest pojęcie, to warto tutaj przypomnieć dla porządku, że zostało ono wykreowane, wymyślone, wytworzone w okresie rewolucji francuskiej, kiedy tworzyła się nowa filozofia państw narodowych, które poszukiwały różnych elementów tożsamościowych po to, żeby uzasadnić istnienie czegoś takiego jak naród, który będzie łączył pewne grupy społeczne. W okresie rewolucji francuskiej takim pojęciem, które było przydatne do funkcjonowania pojęcia narodu i używane w tym celu, było pojęcie zabytku. Zaczęto, wtedy właśnie powstały dwie najważniejsze instytucje, które ukształtowały nowoczesne myślenie zachodnie w odniesieniu do kultury przeszłości. Materialne, ale nie tylko. Mianowicie po pierwsze, najważniejsza w kulturze zachodniej instytucja, jaką było muzeum, które zostało wytworzone w okresie właśnie rewolucji francuskiej pod sam koniec XVIII wieku, kiedy w obliczu wandalizmu rewolucyjnego niszczono systemowo pozostałości czy też relikty dawnego reżimu, dawnej kultury arystokratycznej, dawnego porządku, oświeceni Francuzi zaczęli intensywnie przemyśliwać nad tym, jak ratować te szczątki, które trzeba było przechować dla następnych pokoleń i jako element budowania na tym tożsamości tego nowego narodu, który oni kreowali. I do tego celu powstała instytucja muzeum, a obok tego pojęcie zabytku, monumentu, który niesie w sobie pamięć o przeszłości. I do tego wrócimy po informacjach. Dobrze, bo to profesor, nie jest takie proste. To nie jest proste. Profesor Marta Leśniakowska, historyk sztuki, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wracamy po informacjach Radio Tok FM. History of art. Wiesz, o czym teraz myślisz? A wiesz, co myśli ciebie? I skąd wiesz, że jesteś? Kwadrans filozofa. W każdy wtorek po 14:40. Zaprasza Tomasz Stawiszyński. Reklama. Czy to jego ostatnie dni? Możliwe. Chyba, że... Tak? Jest jeszcze szansa? Ja już nic nie pomogę, ale MacLife. Ten serwis praktycznie każdy sprzęt Apple stawia na nogi. MacLife. Serwis urządzeń firmy Apple. Naprawiamy iPhony, iPady, iPody, komputery stacjonarne, MacBooki i Apple Watche. Zdalnie, door-to-door oraz w serwisach stacjonarnych MacLife. Warszawa, Puławska 31, Szaserów 105A oraz Poznań, Głogowska 58. MacLife.pl. Twój serwis Apple. Kino Helios zaprasza na projekt edukacyjny Kino na temat. Kino na temat to wybitne filmy, dzięki którym będziesz bliżej aktualnych problemów i ważnych wydarzeń. Kino co na dobre, temat. To dobre się skończyło.
dla tych chciwych dziadów, że tutaj ten Jaśko mieszka, bo ja miałam tak, nasz Jaśko, co zmarł, no, najmądrzejszy. Już nie mówię głupio chytry, jak ten mądrzejszy, jak ten Maryczek, tylko po ekonomii uczył się. Ale ten drugi Jaśko, to on taki sobie i po prostu matka mu umarła, ojciec, że muszę... Proszę Państwa, matka mu umarła i ojciec, a oni chcieli od niego najpierw jeszcze 70 tysięcy, potem to zmniejszyli, i że wynocha z domu, eksmisja, no bo on nie ma umowy na to mieszkanie, ale to przecież jako dziecko i że mieszka od dziecka w tym domu, to Państwo zobaczą, jaka to chciwość, jakie to... No jak to określić? To ja nawet no, nie znam takich słów, bo to granic, chciwość jest tak obrzydliwa, że granic to wszystko nie zna. No, także proszę Państwa, sąd mu wszystko darował, to znaczy, że powiedział, iż Państwu nic nie należy się. 75 plus. Żadne 47 tysięcy, żadne 70 tysięcy, nic. Ja mówię, dobrze Jaśku, no bo on się, on proszę Państwa przeżywał. I teraz, czy to jest osoba pełnosprawna, czy niepełnosprawna, ale osoba niepełnosprawna strasznie przeżywa. No i może doprowadzić siebie do śmierci, nawet skoczyć do Wisły, jak ten Wiesław Przybyłowicz chciał. 11.21, Anna Draganek, zapraszam. W Krynicy ruszyło 26. Forum Ekonomiczne. W sumie w trwającym 3 dni wydarzeniu weźmie udział ponad 3000 osób z około 50 krajów. Zaproszeni goście wymienią poglądy na temat oceny aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie. Po południu dojdzie do spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Przed zaplanowanym na 16 września unijnym szczycie w Bratysławie to, co mówią przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie. Jutro pracę rozpoczyna Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Jej członkowie omówią między innymi kwestię udostępniania przez śledczych dokumentów w tej sprawie. Ustalą także harmonogram przesłuchań i liczbę stałych doradców komisji. W sumie w komisji zasiądzie 9 posłów, 5 z PiSu i po jednym z pozostałych klubów parlamentarnych. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich Szczecin, gdzie ruszył program darmowych szczepień przeciwko grypie dla seniorów. Szczegóły ma dla Państwa Sebastian Wiercz. Teoretycznie przeciwko grypie można szczepić się przez cały rok, ale sezon grypowy w Polsce zaczyna się w listopadzie, a kończy w lutym. Dlatego wrzesień i październik to najlepszy okres na zaszczepienie się. Trzeba dać organizmowi czas na wytworzenie przeciwciał, wyjaśnia lekarz rodzinna Wiesława Fabian. Do uzyskania odporności też jest potrzebny czas i ten czas to jest minimum 2 tygodnie. W Szczecinie wszyscy seniorzy powyżej 65 roku życia mogą zaszczepić się przeciwko grypie za darmo. Na własną rękę powinni pomyśleć o tym szczególnie nauczyciele, personel medyczny czy sprzedawcy. Wszyscy bardziej narażeni na przypadkowe kichy i prychy. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. A na koniec tego wydania informacji TOK FM jeszcze miejscowość Lęca nad Morzem Śródziemnym w Katalonii, gdzie cena kawy jest proporcjonalna do uprzejmości klientów. I tak jeśli klient zamawiając ją powie po prostu kawa zapłaci 5 euro, gdy użyje słowa poproszę, cena spadnie do 3, a ten, który przywita się z kelnerem i poprosi o kawę, zapłaci za nią nieco ponad 1 euro. Właścicielka kawiarni, w której ceny uzależnione są od uprzejmości klientów, zdradziła, że taki pomysł podsunął jej jeden z gości, który podobne rozwiązanie widział w Paryżu. Kolejne informacje TOK FM o 11.40. Pogoda. Dziś już tylko na południu i południowym wschodzie Polski będzie się chmurzyć i przelotnie padać deszcze. W pozostałych regionach zgodnie z prognozami będzie słonecznie i sucho. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Zakopanem, 19 w Krakowie i Trójmieście, przez 21 we Wrocławiu i Toruniu, 22 w Poznaniu i Szczecinie, do maksymalnie 23 stopni w Warszawie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. My tutaj, proszę Państwa, rozmawiamy o Warszawie.